Już po raz szósty w gimnazjum imienia Jana Pawła II w Kluczach odbywa się akcja zbiórki krwi pod hasłem Kropla Miłości. W tym roku zainteresowanie jest rekordowe. Chęć oddania krwi zgłosiło kilkadziesiąt osób. Proszę opowiedzieć o tej inicjatywie. Akcja zaczęła się 3 lata temu z inicjatywy uczniów, którzy byli wolontariuszami naszej szkoły i w tej chwili jest to 6. zbiórka krwi w gimnazjum imienia Jana Pawła II w Kluczach. Jak wiele osób przychodzi i oddaje krew? Średnio jest to tak do 30 osób, które są zainteresowane. Nie wszyscy mogą z różnych względów krew oddać, ale tak koło 15 osób zawsze regularnie oddaje krew. Mamy tych samych już dawców. Także co roku, co akcja, to rzeczywiście oni przychodzą, grupa się powiększa. Mamy nadzieję, że wolontariusze nasi w przyszłości też będą potencjalnymi dawcami i będzie ich coraz więcej. Do tej pory oddaliśmy 52 litry krwi ponad. Jak wygląda taka akcja promocyjna, informacyjna, aby zachęcać osoby do oddawania krwi? To znaczy akcje robimy w bardzo szerokim zakresie. Uczniowie rysują plakaty, malują, rozwieszają we wszystkich miejscowościach gminy Klucze. Ukazuje się na stronie internetowej naszego gimnazjum, na stronie Echa Urzędu Gminy Klucz, w Echu Klucz. Wszyscy księża parafii dostają wiadomość i czytają w czasie, w niedzielę poprzedzającą akcję zbiórki krwi. I wolontariusze, gdzie mogą, zachęcają, rozdając ulotki, ewentualnie zapraszając osobiście. Czy te osoby, które oddają krew, to są głównie mieszkańcy Klucz, czy również przyjeżdżają osoby z innych miejscowości? W większości są to mieszkańcy Klucz, z reguły z rodzin naszych uczniów, no bo tu głównie promocja działa. Natomiast są osoby, które regularnie przyjeżdżają z innych miejscowości, z całej gminy Klucze, a nawet spoza gminy Klucze. Czyli ja rozumiem, że to nie jest pierwsza i zapewne nie ostatnia tego typu akcja w Kluczach. Na pewno będziemy kontynuować taką akcję. Mamy wsparcie z Urzędu Gminy Klucze, mamy poparcie dyrekcji szkoły, no i myślę, że mieszkańców również, których zawsze będziemy serdecznie zapraszać. Od jak dawna bierzecie udział w tej akcji? Od 3 lat jest organizowana akcja zbiórki krwi pod tytułem Kropla Miłości i od 3 lat bierzemy udział. A powiedzcie, jak wygląda akcja promocyjna? Jak zachęcacie ludzi, żeby oddawali krew? Najpierw przez około miesiąc robimy na lekcjach plastyki plakaty reklamujące tą akcję i rozwieszamy je później w całej naszej gminie, jak i rozdajemy też ulotki i zachęcamy ludzi i naszą rodzinę i znajomych do wzięcia udziału w tej akcji. A czy znacie jakieś ciekawe przykłady osób, które przychodzą tutaj i oddają krew? No, jest grupa ludzi, którzy byli na wszystkich właśnie zbiórkach krwi. I przychodzą zazwyczaj rodziny, wolontariuszy, ale też znajomi, też ludzie spoza gminy Klucze i ogólnie cała gmina Klucze. A powiedzcie, bo wy jeszcze nie możecie oddawać krwi. Jak już będziecie miały ten wymarzony kartonik, czyli dowód osobisty, to przyjdziecie oddać krew? Tak, myślę, że za te 3 lata wezmę udział w tej akcji. Ja też, ja również. Pan po raz pierwszy oddaje krew? Tak, po raz pierwszy. I jak wrażenia? Całkiem dobre. Nic nie boli? Nie, nic. A skąd decyzja, żeby oddać krew? Żona mnie do tego namówiła. A jak żona? Właśnie siedzi tam obok. No akurat poszło, będzie oddawać obok też razem z nim. Ale jak namawiała, jakie argumenty? To znaczy była dzisiaj na zakupach w Kluczach i dostała ulotkę, że oddają krew. Jak wróciła, to namówiła mnie, żebym jechali oddać. Czy po tym pierwszym razie będzie pan jeszcze oddawał krew? Myślę, że tak. Po rozmowie z panią pielęgniarką, jak to wygląda? Jakie są obostrzenia dzisiaj, czego nie wolno robić? To znaczy, no nie trzeba ciężkiego wysiłku mieć, a tak poza tym to... Wszystko wolno jeździ pić? Tak, wszystko wolno jeździ pić. Czyli za rok znowu się spotkamy tutaj? No za rok na pewno. Myślę, że jeszcze wcześniej może. Po raz pierwszy oddajesz krew? Nie, już po raz drugi. Jakie wrażenia? Bardzo fajnie, wszystko w porządku. Czy czujesz się jakoś inaczej po oddaniu krwi, czy tak samo? Tak samo. Znaczy się tak może duchowo lepiej jakoś, że mogę pomóc innym ludziom. Stąd właśnie decyzja o tym, że oddajesz krew? Tak. Sam jakoś tak stwierdziłem, że dzisiaj przyjadę tutaj i oddam krew. Czy na przykład zdarzyło się, że krwi potrzebował ktoś z twojej rodziny albo znajomy? Nie, jeszcze się nie zdarzyło na szczęście, ale... No, trzeba być przygotowanym na to i oddawać krew właśnie.
Czasem się zdarzają takie bardzo szybkie akcje, takie apele, że poszukiwana jest konkretna grupa krwi. Czy ty byś uczestniczył w takiej akcji? Oczywiście. A jaką masz grupę krwi? 0 RH+. Królewska krew, tak? Tak. Taka najbardziej poszukiwana. Raz na ile oddajesz krew? No staram się raz w roku oddawać, co najmniej. Akcje takie jak ta są bardzo potrzebne, ponieważ ciągle w wielu szpitalach brakuje krwi. Pamiętajmy o tym, że krew, którą oddajemy dzisiaj, pomaga ratować zdrowie i życie. Tymczasem jutro to właśnie my możemy potrzebować krwi. Alicja Renkiewicz, Przegląd Olkuski Live.